Dzisiejszej aktualizacji kryptokoin. Mamy przebicie kanału wzrostowego, o którym wspominaliśmy we wczorajszym materiale. Oczywiście jest to przebicie dolne, tak jak to dokładnie powiedziałem. Mamy teraz retest z poziomu 2020-2008, który pokrył się z wczorajszym price targetem z wczorajszego materiału. Także jeżeli nie oglądaliście go, w tym oto miejscu gdzieś wam wyświetli się materiał z dnia wczorajszego. Zobaczcie sobie, co tam było omawiane. Za chwilę wam również to pokażę. Na początku pamiętajcie, aby zostawić lajka, like, komentarz, włączyć powiadomienia, abyśmy bieżąco z tymi aktualizacjami codziennie z mojej strony, niezależnie od tego, gdzie się znajduję. Wczoraj również robiliśmy livea, także wszystkie osoby, które live ominą. Polecam zostawić dzwoneczek, aby być na bieżąco z cotygodniowymi lewami na YouTube. Także przechodzimy teraz do wykresu. Jak widzimy na ten moment, mamy tutaj kilka podstawowych linii, o których rozmawialiśmy we wczorajszym materiale. Materiał wczorajszy zresztą zaraz wam tutaj połączę. 400. Tak jak mówię, jeżeli spadniemy poniżej tego poziomu, będziemy prawdopodobnie retestowali żółtą linię trendu wzrostowego. I tak dokładnie się stało. Jak widzicie, byliśmy w tym oto miejscu, jesteśmy poniżej. I uwaga, nie zrobiliśmy nawet tylko i wyłącznie retestu, bo jeżeli byśmy zrobili retest w tym oto poziomie, mielibyśmy odbicie. Natomiast co zrobiliśmy? Zrobiliśmy przebicie. I uwaga, wszystko wskazuje na to, że nie jest to fake out. Wszystko wskazuje na to, że jest to prawdziwy true break, ponieważ jeżeli się przyjrzymy na świecach godzinowych, widzimy w tym momencie bardzo ładne przebicie mocną świecą. Retest poziomu naszego od dołu, który był naszym wsparciem, zamienił się w nasz opór i w tym sposobie mamy przewicie poprzedniego poziomu, czyli w tym momencie wszystko wskazuje na to, że jest to dobry znak do Ataku do, do, yy, niższych poziomów. Jeżeli sobie spojrzymy na świecach godzinowych, widzimy, że tworzymy pomału cały czas lower, lower low i higher low. Także wszystko wskazuje na ten moment tutaj na pomału tworzenie struktury spadkowej, więc to jest bardzo dobry znak. Także pytanie, jaki price target z tego to patternu? Już sobie tutaj przejdziemy do tego tematu, usuniemy tą linię, ponieważ ona na ten moment jest nam tutaj niezbędna. Tak, jak dobrze widzicie, na ten moment jest to według mnie 21,6, ponieważ jest to poziom, który został przeze mnie wspominany, pamiętam w materiałach jeszcze. Jeszcze sprzed kilku miesięcy był to bardzo mocny poziom, który Bitcoin mocno respektował. Także 21,6 na ten moment jest moim price targetem na tym, na tym yy, poziomie. Zobaczmy sobie, jaki jest to dystans i czy mamy tu jakąkolwiek szansę na dobrego trade'a. W tym momencie jeżeli byśmy tutaj dobili do poziomu 27,6 mamy spadek rzędu 5%. Uważam, że jest to bardzo dobry ruch. Jeżeli byśmy tutaj odpalili sobie pozycję short w tym momencie z wąskim stopem mniej więcej, mielibyśmy tutaj ruch na poziomie 4 do 1 risk reward ratio, czyli jest to całkiem spoko trade i uważam, że będę go w tym momencie otwierał. Niestety, jak już niektóre osoby wiedzą, nie ma mnie Polsce i nie mogę się zalogować do żadnej kryptogiełdy. Muszę użyć do tego VPN-a lub zrobić to przez aplikację. Także jeżeli to zrobię, wrzucę oczywiście na mojego Discorda aktualizację z tym, że wejdę w pozycję z dokładnymi szczegółami zawierającymi się na, ten, na tego tradera. Także tu jest potencjalny nowy ruch, który będziemy myślę, się wspólnie rozgrywali. Jeżeli nie wiecie jeszcze, jak to zrobić, zapraszam. Kliknijcie link poniżej. Macie pełen poradnik z mojej strony. Wyświetli Wam się on również w tym oto narożniku, żebyście wiedzieli, jak krok po kroku zarejestrować się na giełdzie. Zajmuje to dosłownie 20 sekund. Jak założyć konto, jak zaponować środki odebrać bonus. Ponieważ z moich linków w rejestrujcie, otrzymujecie bonusy od giełd, którymi możecie obracać tak naprawdę darmowe pozycje na start oraz bardzo ważne jest to, aby obejrzeć poradnik, jeżeli jesteście nowymi użytkownikami, od A do Z. Jest to giełda Bybit, jest to giełda BitGed, jest to giełda Binance. Niezależnie, którą wybierzecie. Macie ode mnie wszystkie poradniki, obejrzyjcie sobie od A do Z, wtedy dopiero możecie podejmować decyzję. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić, zachęcam do skorzystania z moich linków, ponieważ otrzymacie wtedy fajny bonus na start, którego bezpośrednio ze strony nie jesteście w stanie uzyskać. Także jeżeli wiecie, jak to zrobić, korzystajcie sobie z linków, i tutaj będziemy mieli pierwszy potencjalny patron, który w tym roku będziemy wspólnie rozgrywali na moim kanale na YouTube. Będzie tego więcej oczywiście w przyszłości. To jak widzimy, Bitcoin mało zaczyna nam się tutaj odgrywać. Pytanie, czy będzie to rzeczywiście miało miejsce? Uważam, że tak szanse są duże, ponieważ tak jak wczoraj wspominałem, również na dywergencjach wszystko wskazuje nam, że każdy kolejny szczyt tutaj z dywergencjami nam się pokrywają i widzimy, odpalmy sobie szybko jeszcze tutaj dywergencje, żebyśmy mogli zobaczyć, czy nam się załadują. Widzimy, że tutaj tak naprawdę na tym etapie mamy jedną dużą dywergencję od tych poziomów. Widzimy, że tutaj mamy higher high, a tutaj wszędzie mamy lower high, więc to jest jedna duża bearish divergence, która wskazuje nam na to, że prawdopodobnie zaliczymy spadek do tego oto poziomu 27,6. Jeżeli nie, możemy spodziewać się tutaj kolejnego fake-outu, natomiast wszystko wskazuje na to, że tak nie będzie, ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na mniejsze timeframey na timeframey 15-minutowe nawet. Przepraszam Was z góry za tutaj opóźnienie, natomiast niestety internet w Indonezji nie jest najlepszej szybkości. Widzimy również na świecach 15-minutowych, tworzy nam się pomału ładna struktura spadkowa, lower low, higher low. I w tym momencie również mieliśmy retest, tutaj przebyliśmy przednim poziom, więc na ten moment wszystko moim zdaniem wskazuje na to, że będziemy mieli... Spadek do tego poziomu 27,6. Co wy o tym uważacie? Dajcie znać w komentarzu. jestem ciekawy waszego zdania. Jak zwykle, zapraszam również wszystkich do wzięcia udziału w konwersacji na Discordzie, do waszego zdania. Chętnie poznam wasze zdanie i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszej aktualizacji. Jesteśmy na dobrej drodze do spadków 27,6. To jest mój price w tym momencie. Kolejny byłby na poziomie, myślę, 21 tysięcy, ale o tym porozmawiam sobie dalej. I bardzo ważna rzecz, to nie jest trade, który zajmie godzinę, 2, trzy, cztery czy pięć jest to trade na świecach czterogodzinowych. Przeważnie trwają one kilka dni, także jest to bardziej swing trade niż scalp trade. Także jest to bardzo ważna rzecz dla nowych obserwatorów. A widzę, że poprzedni materiał z dnia wczorajszego, wracamy na dobre tory. Jeszcze tutaj krótka anegdotka. Przepraszam bardzo. Widzimy, że wczorajszy materiał miał 760 wyświetleń i 43 lajki, w 43 lajki. także na tym, tym materiale fajnie było zobaczyć 50 lajków w górę i co najmniej tyle samo wyświetleń, wracamy do pełnego algorytmu, YouTube nas wspiera, Wczoraj przedwczorajszy materiał, pierwszy miał trochę mniej wyświetleń, ale to wynikało z tego, że po prostu przez długi okres czasu nie było materiału z mojej strony, w zależności teraz wracamy do regularnych materiałów, także... To by było na tyle w dzisiejszej aktualizacji. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym uważacie. Czy rozegrywaliście wczorajszego małego shorta do poziomu retestu? Czy jesteście już w pozycji, czy też nie? Czy dalej się zastanawiacie? Jestem ciekawy Waszego zdania. Dajcie znać. Widzimy się w jutrzejszej aktualizacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i widzimy się jutro. Siemano.